Czy ktoś nas słyszy? Ktoś pisze tutaj. Aga N. Ciekawe, co to za Aga. N, dobrze, widać nas. Dzień dobry. Także super. Cześć, no dobrze, Aga. No to... Chyba wiemy, co to za Aga. Mi się wydaje. To Aga, która nas połączyła. Wszystkie, bo dziewczyny poznałyśmy na Element UX Talks. No więc... Zapraszamy i witamy w drugim odcinku, czy drugim spotkaniu kwarantanny projektanta, w której, jakby w cyklu, w którym chcemy przybliżyć trochę rzeczywistość, która zmienia się każdego dnia i lepiej dostosować się też do niej, pokazać, jakie możliwości projektanci w tym mają i w jaki sposób mogą się odnajdywać, ale też jak, w jaki sposób mogą współtworzyć i kształtować tą rzeczywistość, w której przyjdzie nam żyć, bo niewątpliwie nie będzie ona już nigdy taka sama. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie trochę właśnie nadziei w mroku, ale trochę też realistycznego podejścia i przedstawienia tego, na jakie scenariusze możemy liczyć. I w dzisiejszym odcinku widzimy się z Agnieszką Polkowską, która jest projektantką spekulatywną i trendwatcherką, i z Joanną Skorupską, Asią, która pod szyldem Radicals edukuje na temat technologii i próbuje zmniejszyć jej negatywny wpływ na środowisko. Tak, zgadza się. Więc dziewczyny, jakbyście tak mogły na początek powiedzieć, jak wy sobie radzicie z tą sytuacją, tak ze względów swoich zawodowych, ale też z jakiej perspektywy w ogóle właśnie, jak was to dotyka, ale też no, osobiście, jak to się zmieniło na przestrzeni tych tygodni. Aga, zaczynasz? Nie wiem, mogę zacząć. Szczerze mówiąc, oczywiście jakby sytuacja z dnia na dzień trochę mnie zaskoczyła. Natomiast w mojej pracy zawodowej tak naprawdę nie do końca dużo się zmieniło, bo pracuję zdalnie na co dzień i można powiedzieć, że po prostu więcej projektów przeniosło się do tego świata wirtualnego, nad czym ubolewam, szczerze mówiąc, bo uwielbiam spotkania twarzą w twarz i uważam, że jest zupełnie inna energia, jak się pracuje w grupie. I to jest chyba taki najtrudniejszy element tego wszystkiego. Natomiast myślę, że radzę sobie nieźle, bo ja w tej całej epidemii zostałam z moją przyjaciółką i otoczona też przez przyjaciół. Nie zostałam sama, więc myślę, że w tej sytuacji jestem całkiem uprzywilejowana, więc mam z kim porozmawiać, mam z kim podzielić się refleksjami. No i sama staram się na razie podchodzić do tego właśnie z takiej pozycji obserwatora trochę, czyli przyglądać się temu, co się dzieje, przyglądać się też własnym reakcjom, jak ja na to reaguję. No i też moja praca polega na tym, żeby... Z czego się śmiejesz, Asia? Ja, bo przyjaciel mi napisał SMS-a, że I can see you, i tak się zastanawiam, w jakim stopniu mnie widzi. Mam go pozdrowić. Dobra, przepraszam, nie z ciebie, ja przyjmuję do ludzi. Ja tutaj jestem tym pozytywnym, takim dobrym typem. Tak. Także tak, no słuchajcie, ja się przyglądam. Przyglądam się, obserwuję reakcje i a jeżeli chodzi właśnie o zmianę, to na razie ona nie jest diametralna. Myślę, że ona się zmieni też w kontekście tego, jak nasz rynek zacznie się zmieniać. Jak my zaczniemy zmieniać nasze myślenie o projektowaniu, wtedy też myślę, że zmieni się charakter mojej pracy. Na ten moment tak naprawdę jest bardzo podobna do tego, jak wyglądała, tylko z tym, że właśnie brakuje mi tych kontaktów międzyludzkich i no i myślę, że teraz dobitnie widać, że nie da się ich zastąpić wirtualem. Po prostu to jest niemożliwe. Nie da się tej energii przenieść na online i nie wiem, jak wasze podejście do tego, natomiast... No, ja miałam jedno spotkanie z moimi przyjaciółmi właśnie takie na Skype'ie i tak mi niesamowicie brakowało tej energii, takiej jakiejś takiej, tego, że możemy się wymienić, jakoś tak się uśmiechnąć, nawet się dotknąć i to było takie, brakuje tego, bo jednak ta szyba i ta forma interakcji aktualnie jest taka, tak, w ogóle zmysły, oddalona, nie ma właśnie, nie czuję się tego człowieka obok siebie i tego ciepła. No i gdzie ta technologia haptyczna pomaga? Czy nam pomaga? Gdzie ona jest? No właśnie, bo też w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z projektantami, gdzie ich praca, projektantami graficznymi, gdzie ich praca naprawdę jakby myślę, że się zmieniła i perspektywa też na przyszłość bardzo się zmieniła. Mam wrażenie, że
może, a może poprawcie mnie, jeśli się mylę, z waszej perspektywy jesteście teraz osobami, do których właśnie ludzie się odnoszą w tej sytuacji, żeby lepiej zrozumieć, bo mam wrażenie, że obserwowałyście to jakby od dawna i gdzieś nie jest to może dla was takim zaskoczeniem, jak dla większości z nas. I chciałam się zapytać właśnie, jak według was, jakie na ten moment macie myślenie na temat tego, w jaki sposób to wpłynie na rynek projektowy, jak to obserwujecie? To teraz ja mogę? Ja trochę czekałam na to, bo widziałam, że będzie kryzys i widziałam, że ta bańka rośnie i ona jest coraz bardziej pusta w środku i gdzieś to w końcu wybuchnie, tylko nie było wiadomo z której strony. No i trochę zdecydowała za nas natura, co jest piękne, bo tak naprawdę ta cała sytuacja jest trochę konsekwencją tego, jak bardzo my ją zdegradowaliśmy i co je robiliśmy. Więc ja osobiście byłam przygotowana i nawet się cieszę na ten kryzys, bo to jest taki trochę wake up call dla nas wszystkich i moment, na którym można sobie zredefiniować, gdzie chcemy w tej przyszłości siebie widzieć, bo to nie jest trochę tak, że czego oczekujemy, jakie będą scenariusze, bo ja mogę tutaj po prostu spekulować na milion tysięcy rzeczy, ale tak naprawdę zależy to od tego, jak my sami chcemy to poprowadzić i jak my tę przyszłość widzimy. I to jest idealny moment na to, żeby właśnie się zatrzymać i zastanowić się, co my chcemy zrobić, a nie jak ta rola projektanta będzie wyglądała w przyszłości, tylko jak my ją chcemy poprowadzić. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia nadania sobie jakiegoś sensownego celu swojej pracy i po prostu trzymania się tego i zredefiniowania swoich wartości, w ramach których się swoją pracę wykonuje, bo to jest istotne. No właśnie, mnie interesuje, ile będzie takich grup progresywnych, bo teraz mówimy o projektantach i projektanci są jednak przedstawicielami jakiejś takiej progresywnej grupy, która rozkminia dużo, też zastanawia się, co ma sens, a co nie ma sensu i myślę, że to jest właśnie taki wake up call, o którym mówi Asia. Natomiast zastanawiam się właśnie, ile będzie, jak różne będą te grupy, bo nadal mówimy o bardzo uprzywilejowanej części społeczeństwa, jednak na to, jak zmieni się nasze życie, wpływają też masy. Oczywiście te drobne czynniki są istotne, ale masy są istotne. Natomiast no mówię, ja też pamięcią staram się zawsze wracać do historii i jak spojrzymy na Dżumę, ona miała się w sumie przysłużyć ureligijniemu po tym, co się działo w średniowieczu, tak? To była kultura śmierci z hasłem Memento Mori po prostu na sztandarach, a nagle okazało się, że to nas przygotowało na dużą zmianę paradygmatu do odrodzenia. I faktycznie może być tak teraz. Są takie właśnie przewidywania, że teraz idzie nowa era, ludzie nowej ery, coraz bardziej oświeceni, coraz bardziej tacy, którzy rzucają z siebie okowy konsumpcjonizmu i po prostu cierpiącego katolicyzmu i ja na to czekam i też trochę pcham ludzi w tym kierunku, próbując ich właśnie oświecić, że zrzucenie z siebie swoich bark tego całego systemu nie jest takie złe i jest tam, że tak powiem, światło po tej drugiej stronie i no naprawdę to jest cudowny moment na to, bo to jest ten moment refleksji, to jest ten moment taki... No właśnie, bo od jakiegoś czasu w ogóle bardzo mocno wybijał się ten nurt posthumanistyczny i de facto teraz zaczynamy żyć tym momentem, bo zaczynamy kwestionować to, co wypracował człowiek. W końcu no, były głosy, tak, ale na pewno nie były one tak donośne jak teraz, kiedy po prostu się zderzamy po prostu z konsekwencjami naszych działań. Natomiast no, tak jak Asia też mówiła, było wiadomo, że to nastąpi. Tak? Niektórzy odnoszą się do tego wydarzenia jak do czarnego łabędzia. Natomiast sam Taleb, autor tego stwierdzenia, mówi, że jest to biały łabędź. Tak? To było przewidziane. Wiedzieliśmy, że przyjdzie katastrofa. A to, że pandemia w ogóle jako taka przyjdzie, też było wiadomo. Tylko nikt nie chciał się na to przygotować. Nie chciał, nie mógł albo inwestował właśnie. Pytanie, gdzie inwestował pieniądze. Teraz widzimy, że nie inwestował tam, gdzie są faktycznie potrzebne, tak? Czyli w całą służbę zdrowia na przykład. Tak, tak, to jest też niesamowite, jak właśnie jak ta pandemia jakby pokazała rzeczywistość, pokazała, co nie działa, pokazała, gdzie nasze skupienie, nasze zasoby i nasza energia były skupione i to rzeczywiście nie były miejsca, które były dla nas kluczowe jako dla społeczeństwa. I to naprawdę obnażyło to, że nasz cały kraj jest po prostu kartonowy, jak to nie działa, jak nie funkcjonują podstawowe rzeczy, które sprawiają, że my jako społeczeństwo możemy istnieć i czuć się dobrze i bezpiecznie. To też jest właśnie takie, oprócz tego, że to jest wake up call, to też jest taki
to takie obnażenie, obnażenie tego, co nie działało. I też no właśnie, w tym kontekście też ciekawe, jak my się odnajdziemy jako Europejczycy, bo Unia Europejska nie do końca sobie z tym radzi. Odżywają też idee państw narodowych. To jest bardzo ciekawe, bo mamy do czynienia w sumie z bardzo różnymi strukturami, państwami, które są rozwinięte zupełnie w różny sposób, są zupełnie na różnym etapie, tak? Mamy w pełni sekularyzowaną Francję, Niemcy czy katolicką Polskę, Włochy. Myślę, że te grupy też różnie podejdą do tej kwestii. No właśnie, a też mówi się o tym, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wspólne działanie, prawda? Jakby krajów, jakiś taki sojusz, a wygląda na to, że niekoniecznie idziemy w tym sojuszu. Niemcy myślę, że są świetnym przykładem tego, jak sobie radzą, jak też pomagają innym. Więc na pewno jest to jakiś przykład do śledzenia. Już wczoraj, gdzieś tam przygotowując się do naszej rozmowy, rozmawiałyśmy o tym, jak też kobiety sobie radzą. Tak. Ja przypominam. Cudownie. Za odezwę do narodu, taką mało polityczną, bardzo empatyczną. Ta empatia teraz myślę, że będzie faktycznie wartością tutaj nadrzędną, w ogóle w radzeniu sobie z tym. Zobaczcie, jakie były po prostu takie, znaczy ten pierwszy okres, jak zaczęły tak naprawdę, nawet nie jak pojawiła się pandemia, tylko jak zaczęły być wprowadzane jakieś ograniczenia naszej wolności. Mieliśmy do czynienia z ogromną paniką, lękiem i chyba to, co mnie najbardziej przeraziło w tym wszystkim, to było takie bardzo łatwe ocenianie siebie wzajemnie i to na pewno nie pomoże. Myślę, że właśnie jeżeli... O jakim ocenianiu mówisz? Bo nie wiem, co jest teraz. W wyśmiewaniu się z różnych takich reakcji panicznych, brak jakiejś takiej próby zrozumienia innej perspektywy. Jesteśmy biedni, zamknięci w domu, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo uprzywilejowani, że możemy być zamknięci na przykład i tak dalej, i tak dalej. W jakim domu też zależy? No właśnie, w jakim domu i z kim, tak? Być może z naszym oprawcą. Także to jest bardzo ciekawe, bo w tym kontekście mówiąc o właśnie projektowaniu, no to ta empatia tutaj jest najistotniejsza, więc myślę, że tutaj branża projektowa ma potężny oręż, tylko pytanie właśnie jak będzie chciała go użyć i tutaj też odnoszę się do tego, co mówiła Asia, tak, że no ta przyszłość tak naprawdę leży w naszych rękach, tylko my chyba też nie chcemy tego zauważyć, ale ta moc jednostki... Odpowiedzialności za tworzenie czegoś, tylko po prostu pójść za czymś, co jest gdzieś wskazaniem. Zastanawiam się, na ile wiecie, w jakimś takim procesie tego, jak same widzimy, jak z tygodnia na tydzień zmieniają się reakcje, to na ile, nie wiem, kiedy jest czas na to wyparcie, żeby później można było się pogodzić z sytuacją i naprawdę zaakceptować, że coś odeszło. Trochę porównując to nawet do takiej żałoby po czymś, bo mam wrażenie, że może się coś takiego pojawić, bo często słyszę jakieś takie głosy o powrocie do tego, co było. I naprawdę wydaje mi się, że niemożliwy jest powrót do tego, co było. A inne pytanie to, czy chcemy powrotu do tego, co było. Czy właśnie to nie jest szansa, żeby właśnie troszeczkę się zresetować. No też jakby nie chcę tutaj aż tak optymistycznie i nierealistycznie może rzucać, że teraz po prostu... Wspaniale, rewolucja i wszystko będzie tak, jak byśmy chciały, ale jest to jakaś niewątpliwa szansa, żeby właśnie się zastanowić i wydaje mi się, że warto też projektantom może niekoniecznie od razu rzucać takie górnolotne hasła tego, jak bardzo mają wpływ na wszystko, ale pokazać z takimi małymi krokami to właśnie, jaki proces mogą przejść, to znaczy niekoniecznie wracać do tego, co było, tylko zastanawiać się, w jaki sposób krok po kroku, na przykład w jakim kierunku mogą się edukować, jakie tematy powinny być. Czyli proces projektowy tak naprawdę, tak? Dokładnie. Czyli w ogóle zweryfikować, co jest, jaką mamy sytuację ze staną i co możemy tak naprawdę z tym zrobić. No, wszystkie osoby, które w jakiś sposób zajmują się przyszłością albo w ogóle też analizowaniem teraźniejszości, mówiły już od dłuższego czasu, tak, że przyjdzie moment, że będziemy zupełnie w inny sposób się edukować, no, że ta nasza rzeczywistość jest tak bardzo, znaczy może nie jest nieprzewidywalna, bo tak jak już wspominałyśmy wcześniej, to było do przewidzenia, ale tak szybko się zmienia, że musimy po prostu nauczyć się do tego
dostosowywać, a nie gdzieś tam stać uparcie przy swoim. No. Tutaj myślę, że znowu branża projektowa, projektanci w ogóle mają dużo narzędzi do tego, żeby pracować nad tym status quo, tak? I gdzieś tam wracać do korzeni w ogóle, co też leży gdzieś tam u podstaw projektowania, tak? Czyli tworzenie produktów, projektów, które są potrzebne, tak? No mamy dużo też paradygmatów projektowania, wiadomo, ale... Rozwiązań, nie? Rozwiązań, tak. Ale też myślę, że to jest ciekawy moment, bo mocno wracamy też do takiego myślenia projektowego, jednak strategicznego, tak? Czyli przede wszystkim do myślenia projektowego, a nie myślenia produktem, tak? Bo myślę, że to jest też ciekawy moment. Sama się zastanawiam nad tym jeszcze. Nie chciałabym wygłaszać takich tez, ale myślę, że to projektowanie przemysłowe powoli się kończy. Powoli się kończy, bo już nie ma racji bytu i to wczoraj rozmawiałyśmy tak o tym memie, że jak ludzie zaczęli kupować rzeczy, które im są potrzebne, to system padł. No właśnie, to tylko też świadczy, że na jakich wątłych nóżkach był postawiony ten system i na jakich pustych bańkach, obietnicach i pragnieniach. Dokładnie. To był rozpędzony system, okazało się, że jest wyłączony 3 tygodnie z obiegu. Pracownicy są zwalniani, a firmy padają. To pytanie właśnie, jakie miały fundamenty. No właśnie. Chyba żadne. Na kredycie. Na kredycie, tak. Siłą rozpędu. Siłą rozpędu. No to na pewno jest czas na wartości. Ale też sprawdzanie. Sprawdzanie, co kto mi oferuje i co za tym stoi. Myślę, że to jest super czas na refleksję. Też w kontekście naszych wyborów, w ogóle jakichś takich... Znowu chciałam powiedzieć konsumenckich i chyba sama się też zapędzam właśnie w to takie... O tym, nie? Że konsumenckich, ale czy my jako konsumenci... No właśnie, czy jesteśmy konsumentami w ogóle, czy ludźmi? Jakie mamy potrzeby, czy my nie daliśmy się wpędzić w jakiś taki sztuczny pęd potrzeb, które zostały nam wykreowane, czy nie został nam narzucony cel, który tak naprawdę nie jest naszym celem. Więc to jest pytanie, do czego my jako projektanci chcemy dążyć i jaki my chcemy ten świat zobaczyć po tej pandemii. I to jest to. Dokładnie. Plus jako ludzie mamy też wyjątkowe zdolności do myślenia ideami, do nawet takimi, które nie są oparte na danych. I to jest, myślę, że wyjątkowa moc. Ostatnio wracam, bardzo mocno też pisałam jeden tekst na ten temat do Roszaka, który bardzo mocno właśnie mówi o tym kulcie informacji, z którym mamy do czynienia tak naprawdę nadal, że bardzo mocno myślimy informacją, a jako ludzie właśnie mamy wyjątkową zdolność do myślenia ideami, a nie informacją, nie tylko przetwarzania informacji, ale też tworzenia nowych idei, które zupełnie nie bazują na danych. Nie wiem, na przykład hasło, że wszyscy ludzie są równi, nie bazuje na żadnych danych. Tak, jest ideą, do której w jakiś sposób się odnosimy. I myślę, że to jest ten czas też na te wielkie idee, o których tutaj myślę, że też mówi Asia. No ja czytam Marksa teraz, ona i takie bardzo analizuję ruchy nazistowskie, więc patrzę, co jakby co się stało, gdzie. Co potrzeba ludziom, żeby takich pchnąć do tego, żeby jakaś nowa idea powstała i sprawiła i wniosła rzeczywistą zmianę. No to na pewno jest ten moment. Pytanie, mnie interesuje właśnie, jak duża będzie grupa, która za tym pójdzie, ile będzie tych grup, jakie one będą i no to mówię, tutaj jest tyle czynników, tyle niewiadomych, że myślę, że warto się skupić jednak na tym, co my faktycznie chcemy wnieść, bo możemy sobie tak analizować do końca świata i nic tego nie będzie, nie? Tak, to znaczy co chcemy, ale też mam wrażenie, że ważne jest, żeby sobie określić, czego nie chcemy. To znaczy, do czego nie chcemy wracać, czego nie chcemy, żeby się stało i też właśnie na przykład jestem ciekawa tego, jakie wy macie obawy. Nie w takim sensie, żeby teraz właśnie czarnowidztwo uprawiać, ale jakie macie obawy, czego możemy, jakby czego warto by przestrzegać, ale jakie macie obawy, w którym kierunku ewentualnie mogłoby to pójść? No więc ja teraz... Jedziesz.
Więc to mnie przeraziło to, jak jakby Chiny zniosły jakieś tam obostrzenia związane z kwarantanną. Elon Musk otworzył swoją fabrykę Tesli i teraz wyrabiają jeszcze tam powyżej normy, którą mieli przed kwarantanną. Więc tą czarną wizją, moim zdaniem, będzie to właśnie wejście znowu w ten kołowrotek, tylko że z dwojoną mocą, bo trzeba będzie te dziury nadrobić. I za te dziury kto zapłaci? My, ale my nie mamy tych pieniędzy, bo jak widać, one się skończyły, więc to moim zdaniem może zapędzić nas jeszcze większy dług i jeszcze większą bańkę. I to jest pytanie, czy my chcemy w to iść. Plus jeszcze wszystkie technologie, które mogą nas kontrolować. Widziałam, że teraz tak, to jest przerażające. Widzieliście jakby cały wysyp aplikacji, które sprawdzają, czy gdzie jesteście, co robicie, z kim robicie, czy jesteście zakażeni, czy nie jesteście zakażeni. Jakby ja rozumiem kwestie bezpieczeństwa, ale też musimy pomyśleć o swojej prywatności. I teraz to ma szansę wejść również ze zdwojoną siłą i o wiele szybciej. Właśnie mając z tyłu na barkach ten strach społeczeństwa przed powtórką z pandemii. No, więc pandemia minie, kontrola zostanie i to jest najbardziej niepokojące. Ta wirtualizacja życia. Myślę, że jednak trzeba się po prostu przystosować do życia w nowych warunkach, ale nie sprowadzać jednak wszystkiego do online. My jesteśmy istotami stadnymi, to po prostu jest niemożliwe. Potrzebujemy się tulić z ludźmi. No jasne, przytuliłabym się z wami. Wymieniać energię, więc tak. No ja się zgadzam, ja też trochę współpracuję z Chińczykami i oni faktycznie wrócili, chcą robić business as usual, a to nie jest możliwe nawet, też z naszej strony i już widać jakieś zgrzyty na tej linii, a tutaj akurat upatruję szansę, żeby jednak się uniezależnić. No ta sytuacja pokazała też, jak bardzo jesteśmy zależni, jak mało jesteśmy samowystarczalni lokalnie. Oczywiście pojawiły się akcje, tak, szycie maseczek i tak dalej, ale to też pokazuje właśnie skalę, że potrafimy sobie uszyć maseczki, ale nie mamy ogórka za rogiem, którym możemy zjeść. Ale tutaj bym się nie zgodziła, bo ja w ogóle bardzo mocno śledzę ruchy makerskie, jestem też makerem i ilość w ogóle takich samowystarczalnych projektów, jak projekty hydroponiczne, projekty respiratorów, teraz wszystko to się tam dzieje. Tak, to prawda. Ludzie mają zasoby i zapomnieli o tym, że mogą być niewystarczalni, że mogą się wyrwać z tego systemu, że mogą szyć te maseczki, nie muszą ich kupić gdzieś tam od jakiejś wielkiej firmy, tylko mogą zrobić to ręcznie samodzielnie z przerobionych materiałów. Plus to, że okej, jakby otworzyły się knajpy lokalnie, ale też widzę ogromny, duży wysyp takich akcji stylu, ktoś robi kimchi w słoiku i sprzedaje to swoim sąsiadom i to działa i to funkcjonuje i to jest cudowne, bo to właśnie pokazuje, że my możemy, potrafimy, tylko o tym zapomnieliśmy. Tak, tylko no jeszcze ma mało skalę, natomiast myślę, że ta sytuacja jest fajnym triggerem też do tego. Tak. Żeby zobaczyć, jak faktycznie no, ta cała akcja pieczenia chleba i tak dalej, wiadomo. Jakby się z tego, nie wiem, nie śmiać, nie nabijać, to uważam, że jest to super, bo ludzie jakby odkrywają, że mają zasoby, mają umiejętności, nawet jakich nie mają, mogą je zdobyć. I może to jest takie proste, tak, nauczyć się piec chleb, nauczyć się piec ciasto, ale to jest jakiś tam krok do tego, żeby potem być może samowystarczalnie zapewniać sobie inne kwestie. Albo chociaż jeśli później rzeczywistość na to pozwoli, w mniejszych społecznościach uzupełniać to i sobie zapewniać różne... Tak. Zupełna samowystarczalność jest bardzo trudna, ale różne umiejętności, którymi się można współdzielić. A też bardzo mi się podobało to, co Aga powiedziałaś wczoraj, że tak naprawdę ta zmiana, która nastąpiła na początku, szczególnie kwarantanny, kiedy ludzie wręcz w taki sposób intensywny zaczęli się edukować, robić kursy i tak dalej, bo jakby nie była tak naprawdę zmianą, jakbyś mogła powiedzieć, bo też nie chcę zakończyć. Tak. Znaczy, ja na początku przyznam szczerze, że byłam przerażona i zaczęłam się odcinać od tego, bo jak zobaczyłam, jak wszyscy po prostu robią trzeci kurs na Coursera, drugi na MOMie, bo jest darmowy i czytają 10 książek i robią po prostu z tego konkurs, kto więcej przerobi materiału, tak naprawdę weszli, przenieśli sobie kapitalizm do domu i jakiś taki imperatyw no właśnie, zbierania wiedzy, bo
Nie, bardziej jakby przerabiania znowu dużych ilości informacji. Natomiast rozumiem, no to jest jakieś takie zapchanie sobie po prostu chwilowe też myśli, żeby nie myśleć o danej sytuacji. Natomiast no myślę, że już doszliśmy wszyscy do tego momentu, jakby żeby mieć tą chwilę refleksji. I myślę, że to jest super czas na chwilę refleksji. Ja na przykład mi osobiście ten czas weryfikuje dużo też znajomości. Zaczęłam się zastanawiać, co jest ważne, kto jest ważny, z jakimi ludźmi lepiej rezonuje, kto też w jaki sposób się zachowuje wobec tej sytuacji, tak? To jest też ciekawy czas do sprawdzania moralnych postaw ludzi, z którymi współpracujesz. Nawet jeżeli już nie możesz współpracować, no to jak rozwiążesz te sytuacje, tak? No, takie najprostsze kwestie międzyludzkie, ale... No, dokładnie taki reset. To jest ale jest to bardzo fajny reset, bo... Tak. Dużo się czyści, no ale do tego też trzeba podejść z jakimś takim otwarciem, a nie właśnie z takim podejściem ucieczki, o którym ty wspominałaś, Olga, że o matko, jakby dobra, wróćmy już do tego, co było, bo nie daje rady. No. Ale wiecie, ciężko jest sobie wyobrazić, mam wrażenie, że coś innego, to głównie jakby chyba o tak, prawda? To jakby też nie chciałabym absolutnie tutaj nikogo winić, bo kurczę, no wiadomo, jakby jeśli było komuś wygodnie, to dlaczego miałby chcieć z tego rezygnować? No bo jasne. Ta wygoda właśnie jest krzywda, to jest krzywdzące, bo my się za szybko przyzwyczajamy do wygody, a wiecie, co jest największą obawą Polaków? Moi drodzy, zmiana, więc jak się szybko przyzwyczajemy do luksusu i do wygody i do czegoś, co jest na wyciągnięcie ręki, do czegoś, czego, no zobaczcie, jakby kiedyś ludy pierwotne, żeby realizować swój cel w postaci zapewnienia sobie jakichś takich podstawowych potrzeb, jednak musiało wypełnić, mieć jakiś tam, był jakiś wysiłek za tym, a dzisiaj jest tak, że jakby ty te swoje podstawowe potrzeby realizujesz po prostu tak, nie ma za tym wysiłku i to jest krzywdzące, bo wtedy jakby rodzi się degradacja społeczna, taka nie degradacja, tylko takie zepsucie, więc wygoda jest super, ale nie zawsze, bo wtedy jakby zapominamy o tej swojej pierwotności, tym takim połączeniu też z naturą. I też takiej wartości tych rzeczy, które... Dokładnie. Że mam wrażenie, że tak jakby no osoby, jesteśmy w podobnym wieku, to tak naprawdę nie dotknął nas żaden przez nasze życie, żaden taki kryzys większy w Polsce nas nie doświadczył, bo... To prawda, tylko też wydaje mi się, że właśnie różne grupy do tego inaczej podejdą. Czyli dla tych starszych to będzie jakiś game changer, natomiast dla młodszych to będzie jednak epizod życia. Pytanie, jak ile więcej takich epizodów się pojawi, nie? I to znowu zależy od... Może nie tyle co epizod życia, ale też dla tych młodszych to też będzie jakiś też game changer. W sensie jest to taki... No to zależy, jak oni to poprowadzą i co z tego wyciągną, nie? Czy właśnie, że znowu wrócą na podwórko, czy wrócą po prostu z kciukami przerośniętymi od gier, bo gaming strasznie teraz, że tak powiem, urósł w momencie zamknięcia, więc to jest pytanie jakby co oni z tego wniosą. No i znowu jest to super szansa dla branży projektowej, tak? Bo być może zaczniemy żyć inaczej. I jak nawet rozmawiało się z projektantami przez długi czas, już byli znudzeni tym, co robią, że non stop to samo, no to tak. To jest moment. To jest moment na to nie zastanowienie się, tylko tak, zastanowienie się i po prostu w taki sposób poprowadzenie swojego życia dalej, swojej kariery, czegokolwiek, relacji wszystkiego tam, gdzie chcesz, żeby ona była. A nie gdzie znowu ty wyjdziesz i zastanowisz się, okej, okay, co teraz, za czym mam podążyć, tylko gdzie ty chcesz podążyć, więc to jest... No tak. Myśl, ale słowo, żeby... działanie jest tworzywem, no i może to jest proste i jest jednostkowe, ale taka jest prawda i każda z nas też jest w jakimś miejscu, w którym jest, dlatego że podjęła w jakimś momencie jakieś decyzje, tak? I to samo dotyczy każdego projektanta. To, co mnie ciekawi, na ile zaczniemy właśnie działać kolektywnie, bo faktycznie ta sytuacja pokazała, że te kolektywne działania są najbardziej skuteczne, bo dopiero w grupie jesteśmy w stanie zrobić więcej. I myślę, że to jest jakaś szansa w tym kontekście też dla branży projektowej, bo jednak nadal do tej pory mamy do czynienia z projektantami, gwiazdami, jednak tak. Właśnie z nazwiskami. No i myślę, że ten moment już minął po prostu, bo nie da się tego już i nie ma sensu po prostu robić tego w pojedynkę. Zasoby będą ograniczone, trzeba z nich mądrze korzystać.
zupełnie być może też inaczej właśnie podejść do projektowania i może zebrać się w grupie właśnie, a nie działać dalej indywidualnie. Wczoraj też rozmawiałyśmy właśnie też o tej festiwalizacji, tak? Że nagle wszystkie festiwale upadły po prostu albo się przesunęły, albo myślę, że też niektóre zaczynają myśleć o zmianie w ogóle też operowania. To już nie będzie po prostu tygodniowa impreza być może w wielu przypadkach. Tygodniowa impreza plus na wsi, bo też poruszyłyśmy to, że jakby ta kwestia wrzucania sezonów, mody, rzeczy, które tak naprawdę pewnie mieli tylko i wyłącznie funkcję, to też odbiło się czkawką. I też mam nadzieję, że się zredefiniuje. Bo nie potrzebujemy mody w każdych aspektach naszego życia. Dokładnie. No już rozmawialiśmy o tym, że jest potrzebna ta zmiana systemowa i o tym się też mówiło od dłuższego czasu, tak? Że przestajemy mówić o też trendach w kontekście w ogóle właśnie jakichś takich zmian estetycznych, bo to jest dopiero to jest jakaś konsekwencja. Ale właśnie o jakiejś takiej potrzebie zmiany systemowej, czyli w ogóle systemu produkowania, a też systemu myślenia w ogóle o tym, czym się otaczamy. I, no i to jest super trigger. Myślę, że taka fajna iskra do tego, żeby zacząć faktycznie myśleć o tym inaczej. No ale to jest ego game i pytanie, ile osób będzie chciało. No właśnie, z jednej strony tak świadomość, ale też po prostu to, co za tym musi iść, to poszerzanie swojej wiedzy. I ja na przykład też ze swojej jakby tutaj, ze swojego miejsca, jeśli wiecie, zawsze starałyśmy się, sama nasza konferencja wyszła z potrzeby, kiedy byłyśmy studentkami, żeby dowiedzieć się, jak ten rynek działa. Jak już się dowiedziałyśmy, to powoli zapraszałyśmy kolejne osoby, a teraz na przykład pomimo tego, że nie jesteśmy w stanie zorganizować wydarzenia w najbliższym czasie i spotkać się w tak dużej skali, to właśnie wydaje mi się, że potencjał jakby tematów, które naprawdę są ludziom potrzebne, się znacznie zwiększył. To znaczy, że jest tyle rzeczy, które mam nadzieję, że projektanci też będą sobie zdawać sprawę z tego, że to są kwestie, którymi oni powinni się zajmować, że właśnie może w tej codziennej takiej rutynie to jakby... Dzień dobry, świadomość była tego, ale właśnie różnica jest pomiędzy świadomością pewnych kwestii i nawet właśnie jeśli chodzi o świadomość danych, przecież od lat wszyscy żyliśmy ze świadomością kryzysu klimatycznego, znaczy ja najbardziej właśnie chyba lubię słowo kryzys bardziej niż zmiana czy katastrofa, bo katastrofa to trochę takie mam wrażenie, że jeszcze się tu położę. Złudne takie, wiecie, kusząca, jakby jest to bardzo kuszące. Katastrofa brzmi, że po prostu zaraz w nas... Skończy i nie będzie wybuchnie, tak, i nie będzie problemu. Nie ma nas. Zmiana jest absolutnie słuszna, ale może za mało dosadna. I ten kryzys to jest coś, z czym trzeba sobie poradzić. Ale szczerze mówiąc, pomimo tego, że jakby żyłam z dużą świadomością tego i próbowałam jakieś zmiany wprowadzać, to cały czas żyłam z takim przeświadczeniem, że trochę czasu nam jeszcze zostało, w takim względnym spokoju, nazwijmy to. I teraz rzeczywistość pokazuje nam, że niekoniecznie. I też wydaje mi się właśnie, że te z jednej strony te kwestie klimatyczne teraz mogą wychodzić na wierzch, możemy sobie z nich bardziej zdawać sprawę, bo tak naprawdę właśnie przez ingerencję człowieka jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy, ale z drugiej strony też widzę takie, no wiecie, ludzie się jakby łapią się takich pozytywnych informacji na temat tego, jak tu zmniejszyła się emisja CO2, bo samoloty nie latają. Ale pytanie, czy zgodzą się na to, żeby ograniczyć sobie swoje właśnie możliwości latania w przyszłości i na ile mają świadomość tego, że to nie jest tak, że te kryzysy są tak, że się tak poukładają na osi czasu, że tutaj ten się skończy, potem się zacznie jakiś, tylko będą się na siebie nakładać. I mam wrażenie, na że pewno będą się na siebie nakładać. No słuchajcie, wiecie, jeden będzie jakby wpływał na drugi. No. Nie spodziewaliśmy się, że nagle to właśnie mydło będzie i ciągłe mycie rąk będzie naszym ratunkiem, a tak naprawdę co jeśli, no już tak naprawdę teraz mamy suszę, sytuacja się tak zmienia, że być może
jeden kryzys będzie uniemożliwiał naprawianie drugiego. O to mi chodzi, że jakby no, dostęp do wody. Tak, jest teraz tak, że strasznie dużo inwestycji odeszło właśnie na energię odnawialną, nie? Że jakby teraz pieniądze pójdą zupełnie gdzie indziej. Więc ja szczerze się boję, że ta kwestia kryzysu klimatycznego, ona odejdzie na drugi tor całkowicie, bo teraz wszyscy będą się skupili na odbudowie tego, co się zepsuło i co zostało nam zabrane i na ponownym nadbudowaniu tego kapitału, w którym się wyrobiła dziura, więc znowu to jest trochę o tym, że może ten nowy porządek, ten nowy ład, który możemy zaprojektować i zbudować, czy on nie powinien zostać, mieć bardzo mocnej podwaliny w postaci właśnie środowiska i ekologii, a nie kapitału i zupełnie właśnie sobie odwrócić te wartości i postawić naszą Ziemię i planetę na pierwszym miejscu, a nie nasze potrzeby, owszem, ale my musimy pamiętać o tym, że tutaj jesteśmy częścią większego ekosystemu, a nie takim wiodącym gatunkiem. To jest potrzebą też rzeczywiście niezbędną, a co jest jakimś luksusem, do którego się przyzwyczailiśmy. No, jakby loty to jest niesamowity luksus. No, lot wczoraj zrezygnował z zakupu Kondora, więc zobaczymy, co dalej. Więc no nie wiem, ja trochę liczę na to, że ludzie się naprawdę się obudzą, że zaczną, że zwrócą się trochę w stronę podróży pociągiem, że zobaczą, że to jest może lepsze, trochę wolniejsze, ale też ma swoje... Sobie jest doświadczeniem. Dokładnie, tak. Bo to też o to chodzi, że my wszystko chcemy szybko, wszystko chcemy teraz, od razu, że nie ma tak, że ja mogę podróżować z jakimś tam większym wyprzedzeniem, bo mój urlop jest tak ograniczony, bo ja muszę zaraz wrócić do pracy, mam tylko 10 dni w roku, więc muszę szybko się przemieścić, szybko dojechać na miejsce i szybko wrócić, żeby jak najwięcej z tych wakacji sobie tutaj skorzystać, tak? Więc jakby to jest o tej prędkości, o tej szybkości, a z czego znowu wynika ta prędkość i ta chęć ciągle więcej, no cały czas z tych sztucznych potrzeb i cały czas z kapitalizmu. Dokładnie, ale ta sytuacja też świetnie zweryfikowała, w jakim czasie nasza praca może być wykonana, tak? Nagle się okazało, że nie potrzeba tych wielkich biurowców. Nie mówię, że akurat ta sytuacja jest jakby fantastyczna, że każdy pracuje z domu, bo jednak, no mówię, jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy też kontaktu z innymi ludźmi i to jest zupełnie inna jakość pracy, ale w tej skali to nie jest niezbędne. Okazało się, że nie jest niezbędne. Okazało się, że wiele stanowisk nie jest niezbędnych. Okazało się, że miliony wydawane na marketing nie są niezbędne. I to jest też fajny moment. Może już taka trochę kropla drążąca skałę, ale myślę, że to też wiele kwestii może zweryfikować. No, pytanie, kto na ile świadomie do tego podejdzie. No, firmy, które zwalniają pracowników z dnia na dzień, po 2 tygodniach działania, no to też myślę, że... Znaczy, że nie miały żadnych mocnych filarów, że były po prostu... Dokładnie. Ale z drugiej strony, tak, rozmawiałam z moimi znajomymi z kolei, którzy pracują w agencjach, to jest chore. Oni jak jeszcze 8 godzin okej, sobie tam siedzieli w tych swoich biurowcach, ale teraz po prostu klienci na nich cisną nieprawdopodobnie i to się skończyło na tym, że siedzą zdalnie od 8 do 8. Tak samo przecież to samo dzieje się z dzieciakami, które się teraz uczą zdalnie. Przecież one są przebodźcowane, mają za dużo materiałów, mają za dużo wszystkiego. Tak. Trochę w uczelniach też słyszałam, tak, że dokładnie, nie? Na Politechnice Warszawskiej wszystko kondensują i po prostu... Znam studentów, którzy siedzą po prostu całą noc i robią. Tak. Nie, żeby to nie było standardem na SP, ale czasami, ale... Szczególnie przed sesją. Przed sesją, ale nadal. No, to też widzicie, jaka jest nieumiejętność naszego w ogóle zarządzania jakiegoś czasem i to znowu jest efekt paniki zamiast jakiegoś takiego spokojnego podejścia do problemu. Tak. Zastanowienia się, co jest istotne, a co nie jest. No. Czemu przepalać energię na jakieś paniczne działania, bo to... Tak, bo to jest chyba też o tym, że ludzie się boją, szczególnie pracodawcy boją się utraty kontroli. Ktoś mi opowiadał, że miał taką... U nich pomysł taki w firmie, że mają 8 godzin siedzieć przy komputerze z włączonym wideo, żeby było widać, że siedzą i pracują, więc jakby jakieś takie wzmożone po prostu praktyki kontroli, to jest przerażające. To też jest ciekawe i to jest myślę, że duży test dla pracodawców, którzy tak. Nie ufali swoim pracownikom, a teraz zostali zmuszeni trochę. Żeby tak, do tego. Tak, więc no to jest ciekawe właśnie też, jak
to też po prostu pokazuje, jak sobie ufaliśmy, czy sobie ufaliśmy, czy jesteśmy w stanie jakby właśnie na odległość też to zaufanie podtrzymać. Nie? Mm-hmm. No właśnie. I to są te podstawowe wartości właśnie, wartości, których nam zabrakło. No właśnie, które... na jakich tych, bo mówimy o tym, że te firmy, które teraz upadają, czy ze względów ekonomicznych, czy ideowych bardziej, po prostu nie działa, to jakie są te podstawy, na których powinno się budować firmy, marki, żeby były w stanie... Love and equal right. Żeby były w stanie przetrwać no, takie niespodziewane, chociaż tutaj jak rozmawiałyśmy nie do końca takie niespodziewane sytuacje, ale takie kryzysy i... Ale też w jaki sposób w ogóle niektóre firmy, znaczy może to inne pytanie zupełnie, ale to też jakoś chciałabym zadać, w jaki sposób niektóre firmy wręcz taki kryzys może wzmocnić w jakiś sposób, to znaczy co on może właśnie pokazać, jakie te wartości tak jakbyście... Myślę, że ta sytuacja wybitnie pokazała, które firmy, marki, etc. mają w ogóle jakiekolwiek zbudowane relacje z ludźmi i tam gdzie nie ma tych relacji, to po prostu padają jak muchy. Tam, gdzie są relacje i faktycznie jest jakaś więź zbudowana na jakimś kontakcie otwartości, transparentności, to faktycznie ci klienci wspierają te marki, tak? Czy marki, czy miejsca, czy lokale, czy restauracje. Po prostu robią wszystko też, żeby gdzieś tam pomóc im się utrzymać. Ale to są właśnie relacje międzyludzkie, nie relacje między osobą a molochem, bo tutaj nie ma relacji. Kto z was teraz wspiera Coca-Colę? Nie, to sporo w sensie... osób. Niestety. Teraz wszyscy koronę. To jest też ciekawy case. Tak, się interesowało, czy akcje im spadły po tym? Czy tak, jakoś... bardzo spadły? Na szyję. Tak? No, jestem ciekawa, czy planują szybki rebranding. Bo... No. Ale to może być z deszczu pod rynnę. No właśnie. W jakiś sposób, jak będą się nazywać kolejne wirusy? No bo wszystkie myślę, że wszystkie twory, które są w ogóle blisko ludzi właśnie, które są na takim naprawdę bardzo też takie bardzo relacje wręcz osobiste, tak? Czyli wszystko, co jest przeskalowane, za duże i nie ma jakiegoś takiego wymiaru ludzkiego, straciło pozycję w tym momencie. Tak. Nie wiem, no jak myślisz, Asia, ale... Totalnie. Powrót jest do takiej lokalności i tego do relacji. Ale jeszcze jeden aspekt chciałam dodać, bo mi się to strasznie podoba, jak w ogóle firmy technologiczne trochę, te takie mniejsze szczególnie, się podniosły i zauważyły, że hej, mamy na przykład zajebisty team, który zajmuje się sztuczną inteligencją, ale tracił, przepalał swój czas na remarketing albo jakieś po prostu predykcje, co, gdzie, komu znowu więcej wcisnąć. I nagle się okazuje, że możemy swoje algorytmy wykorzystać w dobrej sprawie i na przykład robić predykcję, co się stanie z koroną, jak ona się rozwinie. I to też jest fajny właśnie taki switch, że ludzie mają zasoby, tylko przerzucili je trochę na inną stronę. I mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że taki sposób myślenia nie zostanie. Że zobaczą, co jest ważne, że nie zawsze trzeba było w tę swoją energię właśnie pompować w te rzeczy, które nie miały sensu i celu, tylko rzeczywiście skupić się na rzeczach ważnych, bo też jest w ogóle, to też polecam wam wszystkim, jest taka fajna inicjatywa Tech to Rescue, to jest cała lista technologicznych firm, które udzielają swoich godzin, swoich deweloperów do tego, żeby pomagać i robić rzeczy, które mogą coś zmienić. Wspaniałe zasoby i to właśnie fajnie pokazuje, jak te małe firmy zaczęły odpowiadać, jak im zaczęło zależeć, jak one chciały być jakby częścią tej zmiany i są częścią tej zmiany, bo oni rzeczywiście ją tworzą. No i ta lokalność, nie? Jakby to jest właśnie ta lokalność, te mniejsze marki, te marki, z którymi ty jesteś w stanie utożsamić, bo ja nie widzę niczego, z czym mogłabym się w stanie utożsamić z Coca-Colą, oprócz tego, że jest słodka, ale i energetyczna. Tak. Ale no, to chodzi, to jest super, jakby dlatego moim zdaniem pójdziemy w stronę tej lokalności też. Tak, i myślę, że wyzwaniem tu będzie połączenie tej lokalności jednak z globalizacją, może nie jest dobrym słowem. I chyba nie ma jakiegoś takiego sensownego zamiennika. Natomiast myślę, że... Mówi się o slowization.
Slowbalization. Tak. Znaczy myślę, że nie unikniemy tego, że będą te relacje i nawet one powinny być, bo inaczej nie jesteśmy w stanie się uczyć, nie jesteśmy w stanie złapać innej perspektywy niż tylko nasza własna, jakby z lokalnego podwórka. To też jest jakieś zagrożenie, tak? Bo takie zamykanie się w własnych podwórkach jednak buduje wrogość wobec innych plemion. Tak. I tutaj ja widzę zagrożenie. Natomiast dlatego wydaje mi się, że fajnie by było i sama pewnie nad tym będę po prostu pracować, żeby wypracować jakieś takie metody lokalne, które mogą się przysłużyć globalnie, jednak też globalnie się nie zamykać, ale tak jak Asia powiedziała wcześniej, może zamiast samolotu wybrać pociąg i więcej podczas tej podróży zobaczyć i może poznać więcej ludzi też w ramach tej podróży i w ogóle samą podróż traktować jako też cel. A więc myślę, że to podejście bardziej też do podróżowania, do tej wymiany międzynarodowej będzie trzeba zmienić, natomiast też nie jestem zwolenniczką teraz już zamykania się lokalnie, bo to może mieć taki też negatywny impact, myślę. No tak jak kiedyś, tak, były plemiona i walczyły po prostu ze sobą, tak, bo nieznane było od razu uznawane za niebezpieczne. No właśnie, też pytanie, na ile właśnie trzeba świadomie pewne rzeczy jakby podejmować decyzje i obserwować swoje zachowania, bo tak naprawdę właśnie te zachowania, o których mówisz, że można spojrzeć na historię, w jaki sposób się to rozwijało, no to znowu myślę, że trzeba spojrzeć na to, żeby czasem nie dać się swoim jakimś takim instynktom, to znaczy właśnie do takiej wrogości wobec inności. Jakby jest... A na czym jest zbudowana wrogość? Na strachu. I to jest cały czas. Strach po prostu determinuje to, jakie decyzje podejmujemy, kim jesteśmy, więc... Kochajmy się. Dokładnie, może to jest o tym, jakby więcej miłości, a mniej strachu i nienawiści. No bo na czym zostało nasz... przepraszam, ja zawsze będę być przedkoronowy, bo to jednak dla mnie jest taki duży, duża zmiana, że będzie. Na czym ten stary świat został zbudowany? Na nienawiści, na strachu, na właśnie na sztucznym pompowaniu czegoś, co nie istnieje, więc może czas też to zmienić i się nie bać, tylko właśnie wyjść z takim otwartym sercem i radością do innych. Bo... Absolutnie. No, dlatego mówię, peace, love, equal rights i to nam da nowy porządek, bo to o to chodzi, żeby się kochać. Przytulać. Przytulać. O, trochę ci zazdroszczę. No, muszę przyznać, że tak jest, czego tutaj kotleczek. No właśnie teraz, ale widzicie, rozproszyło mnie to znowu. No właśnie, ale też chciałabym też, żeby osoby, które nas jakoś oglądają, żeby oprócz właśnie tych idei i tego takiego przekazu absolutnie, który jest dla mnie bardzo istotny, ale żeby nie posądzono nas o jakby mówienie tylko samymi ideami, to według was jakby już tak, gdyby się trochę spróbować osadzić w konkrecie, jakie są tematy, które powinni jakoś rozwijać projektanci, w jakim kierunku się edukować, bo z jednej strony świadomość, ale wiemy, że jeśli ktoś nie pracuje nad budowaniem świadomości i takiej obserwacji, no to nie jest tak, że powie się, że no teraz bądź bardziej świadomy i obserwuj, co się wokół ciebie dzieje i to się magicznie wydarzy. Jakby wiem, że słowa tworzą rzeczywistość, ale z drugiej strony też jakby nie do końca jakby ta magiczna moc wypowiadanych słów jest tak rzeczywiście skuteczna, więc chciałam was zapytać, w jakim kierunku wy byście chciały może, żeby się edukowali projektanci, bo mówimy też o projektantach, właśnie to jest szeroko, ale tak naprawdę wiemy, że u nas jakby najwięcej odbiorców jest z komunikacji wizualnej, projektowania graficznego, które rzadko kiedy jakby było tak, powiedzmy, niezmuszone, ale nie musiało za bardzo się tak przejmować w swojej codziennej pracy tymi względami takiej właśnie bardziej zrównoważonego projektowania. Bardziej to dotyczy wzornictwa, czy też nawet architektury, a w projektowaniu graficznym trochę mniej. I też właśnie to, co wydaje mi się istotne, żeby
żeby teraz czerpać z innych dziedzin w ogóle, szerzej poza projektowaniem, ale też między sobą projektowych. I tak jak wspominałam w zeszłym tygodniu, na przykład uważam, że UX jest dla projektantów graficznych trochę może bliżej właśnie niż wzornictwo, czyli taka dziedzina, której jakby, na którą mogą spojrzeć i nauczyć się czegoś, a przez to, że rozwija się, jest dużo pieniędzy w nią inwestowanych, bo było. Nie wiem. Na pewno było. Dowiemy się pewnie niedługo, czy jest nadal, ale warte obserwacji, bo rzeczywiście są jakieś fajne procesy projektowe tam przeprowadzane, które można przeprowadzić, znaczy przenieść, myślę, że na wiele właśnie takich procesów przy komunikacji wizualnej. No projektowanie to są przede wszystkim procesy projektowe, tak? I to, o czym mówisz, to był ten stary system przedkoronowy, czyli system jednostek, gwiazd, które pracowały, podpisywały to swoim nazwiskiem. Teraz ten moment dobitnie pokazał, że jest czas na zespoły projektowe i tutaj myślę, że każdy znajdzie swoje miejsce i UX-owiec, i osoba, która projektuje komunikację wizualną, może być absolutnie niezbędna też na etapie projektowania produktu, tak? Fizycznego, nawet wzorniczego. Przede wszystkim projektowanie to jest sposób myślenia i to, że ta dziedzina tak bardzo się poszatkowała, to jest okej, mamy różne kompetencje, ale no to jest świetny moment, żeby gdzieś tam je teraz właśnie ze sobą zderzać i zacząć ze sobą współpracować, a nie oddzielać to na proces projektowy, a potem mamy proces marketingowy, gdzie wchodzi projektant komunikacji, tak jak rozmawiałyśmy wczoraj. Nie ma tutaj za wiele do powiedzenia, tak? Bo dostaje brief tylko i ubiera to. Jest taki na kurzuszku, który docina do całości, więc... Dokładnie. Plus myślę, że takie skupienie też, mówię może to wbrew temu, czym ja się zajmuję, ale myślę, że tego brakuje. Skupienie na teraźniejszości. Wszyscy myślimy o przyszłości, a nie zastanawiamy się, co jest potrzebne tu i teraz, jakie mamy tu i teraz zasoby i co możemy tu i teraz z tym zrobić. I myślę, że tak jest najłatwiej zacząć też, zastanowić się, co jest potrzebne. Też ten czas świetnie pokazał, mam wielu znajomych projektantów, którzy zaczęli też się udzielać jakby w te akcje, tak? Wspomagać swoimi kompetencjami akcje, które są potrzebne, czy właśnie projektować, tak jak Asia wspominała, tak? Takie bardziej oddolne, makerskie ruchy, czy nawet pracownie projektowe na uczelniach zaczęły udostępniać swoje urządzenia, nie wiem, drukarki 3D i inne po prostu zasoby. I to jest ten moment. No, moim zdaniem na pewno takim głównym outputem to jest właśnie praca grupowa i tego brakuje, bo o tym się mówiło, ale to za bardzo nie istniało. Wydaje mi się, że no i też ja bym jeszcze tutaj dodała odpowiedzialność za zasoby, za to, w jaki sposób w ogóle my też podchodzimy do tego całego procesu, żeby on był bardziej cyrkularny, nie taki liniowy, żebyśmy pamiętali o tym, że ta ilość właśnie zasobów, które posiadamy, jest bardzo mocno ograniczona i może to też jest właśnie moment, żeby trochę się zatrzymać i pomyśleć sobie, hej, może przestaniemy kupować, bo już wszystko to, co potrzebujemy, zostało wyprodukowane, może zacznijmy, zredefiniujmy sobie te rzeczy, które już są i zacznijmy na ich podstawie coś nadbudowywać, więc to byłoby fajne, bo bardzo dużo, nie wiem, czy kojarzycie cały ten spisek żarówkowy, jakby to, w jaki sposób teraz produkty są projektowane, które nie pozwalają nam na to, żeby je naprawiać, nie pozwalają nam na to, żeby ten cykl życia tego produktu przedłużyć, więc może to też jest właśnie, fajnie byłoby być takim głosem trochę rozsądku, głosem takim właśnie empatycznym, głosem konsumenta, ale też zacząć mówić empatycznie w ramach, być takim obrońcą planety i jej zasobów właśnie, że jednak one się kończą, bo ktoś musi zacząć o tym głośno mówić. No jakby mówiłam o tym Masku, tak? On znowu jedzie po prostu liniowo i jeszcze więcej chce wyrobić, więc może właśnie to jest ten moment, żeby być bardziej świadomym całego w ogóle procesu i zasobów i z tego, skąd on się bierze i też jakby zamknięcia w ogóle tego procesu, żeby on jednak był cyrkularny, bo ilość jakby odpadów, śmieci, tego wszystkiego, co generujemy, jest ogromny i fajnie byłoby to zacząć niwelować. Dokładnie. Ja też zdaję sobie sprawę, że tutaj w tym momencie pojawiają się duże obawy, no dobrze, ale jak się utrzymać, jak to robić, fajne są idee, ale trzeba za co żyć.
I znowu się odwołam do tej idei kolektywności, bo po prostu w grupie jest łatwiej. W grupie jest łatwiej, można inaczej wymieniać nasze umiejętności i zasoby. Nie mówię, że barterowo, ale na pewno to będzie trzeba zredefiniować. To też w jaki sposób funkcjonujemy, właśnie ile wydajemy, jak łatwo nam przychodzą różne rzeczy, jak łatwo możemy zaspokoić swoje potrzeby. Jaka jest wartość naszej pracy w ogóle, to też jest inna kwestia, że niektóre zawody, przepraszam, że to mówię, ale były całkowicie przewartościowywane. Jakby ilość pieniędzy, która była wpompowana w zawody, które były jedną jeszcze wielką bańką, tak naprawdę nie miały żadnej wartości, jak widzimy to teraz, więc to też jest dobra kwestia do poruszenia. Wartość, sama wartość tego, co my wnosimy i co to niesie ze sobą. Mm-hmm. Ciężko jest w ogóle. Ja mam zawsze problem z wycenianiem wartości swojej pracy. To też jest teraz. Myślę, że szczególnie właśnie wśród osób, jakby projektantów, gdzie często jakby praca jest równocześnie pasją, to tym trudniej jest wyceniać tę pracę, bo ten emocjonalny stosunek do niej no, trochę nam. No utrudnia po prostu to wycenianie. Tak. Ale tak myślę sobie też znowu, żeby nie zabrzmieć zbyt ideowo i optymistycznie, ale że gdzieś może jest szansa dla tych projektantów, żeby przestać właśnie być rzemieślnikami tak bardzo, jak to znaczy w takim może złe słowo użyłam, nie chodzi mi o rzemieślników, ale takimi odtwórcami jakby jakiejś pracy i opakowywania tylko cudzych idei, a właśnie żeby się skupić bardziej na tych ideach i być trochę takim łącznikiem pomiędzy markami a ludźmi, do których ma być to kierowane i łączyć dwa światy, że mam wrażenie, że teraz jest szansa na to. Oczywiście warunki będą jakby albo umożliwiać, albo utrudniać to, ale miałabym dużą nadzieję, żeby mieć z tyłu głowy częściej te idee. I bardzo bym chciała, z jednej strony właśnie mówiłam ostatnio, że zaczynam się przyzwyczajać do tej kwarantanny, a potem pomyślałam sobie, czy to jest dobre, żeby się do tego przyzwyczajać. To znaczy nie jest to naturalny jakby stan i trochę jakby wręcz mam poczucie, że okrzepłam tak jakby z tej pierwszej takiej potrzeby właśnie jak największego, jakby jak najlepszego zrozumienia świata i tego, dlaczego te zmiany się dzieją. Trochę już znowu mam wrażenie, że złapałam się na tym, że przeszłam do porządku dziennego z tym i trochę znowu ta wtedy wrażliwość i obserwacja rzeczywistości trochę się zmniejsza, mam wrażenie. Więc to też chyba na to trzeba uważać, żeby być takim wyczulonym na to, żeby znowu nie wchodzić w stare takie tory. Wiadomo, po prostu potrzebujemy jakiejś rutyny, żeby normalnie funkcjonować, ale gdzieś naprawdę starać się właśnie wykorzystać takie projektowe umiejętności, właśnie może przeanalizować sobie i zrobić z tej sytuacji właśnie sytuację projektową. Zastanowić się, jakie problemy projektowe są do rozwiązania i w jaki sposób można do tego podejść. No, myślę, że nie było lepszego czasu, żeby osoby, które są odpowiedzialne za jakieś działania, słuchały projektantów. To jest ten moment. To wczoraj rozmawialiśmy o tym, że widzę, że coraz więcej firm rekrutuje na stanowiska właśnie kreatywne. Nie marketing, ale stanowiska kreatywne, takie, które faktycznie dla osób, które faktycznie są w stanie zmierzyć się z tymi wyzwaniami, jakie mamy teraz. I no, tutaj no, upatruję szansę, no, ale każdą szansę, wiadomo, można zmarnować. Natomiast też bym tak do siebie okrutnie nie podchodziła, bo jednak sytuacja jest ekstremalna i to, że się przyzwyczajasz do danej sytuacji, to, że zaprzeczasz, że ona się wydarzyła, to wszystko jest naturalną reakcją i to też jest, myślę, że fajne się poobserwować, bo myślę, że nie każde pokolenie miało możliwość się zderzyć, no akurat nasze zderza się z taką sytuacją. No i fajnie się poobserwować i może z tego wyciągnąć wnioski właśnie. Tak reagujemy i nie wiem, zastanowić się, jakie zasoby teraz są mi potrzebne, na przykład, żeby sobie z daną sytuacją poradzić. No tak jak już ustaliłyśmy na samym początku, ten kontakt międzyludzki, dotyk, no to myślę, że jest ciekawy temat, bo rozmawialiśmy o tym digitalu, tak, połączenie świata fizycznego, digitalowego, mówiliśmy o technologiach haptycznych, no i przyszło do momentu, kiedy teoretycznie one są niezbędne, a my nie mamy narzędzi,
rozmawiamy ze sobą przez płaski ekran i nie możemy się dotknąć. I teraz już jakieś kraje zaczynają luzować też ograniczenia z różnych względów. Od 19 mają wjechać ograniczenia. Proszę? U nas mają jakieś ograniczenia wjechać teraz 19, akurat przed wyborami, więc może też... Mówimy o ograniczeniach kwarantanny. No, ja tak, znaczy mówię tak o luzowaniu już, takim powracaniu. Tak się zamarłaś na chwilę i zastanawiałam się, gdzie. Zawiesiłam się. Tak, no nie, powracaniu do normalności. Teraz w niedzielę, więc jestem mega ciekawa, co się wydarzy. Co będzie. Tak, no wczoraj czytałam też o zaleceniach tutaj... niemieckiego rządu odnośnie różne propozycje, tak, też instytutów naukowych, jak to można rozwiązać, tak, bukowanie co drugiego rzędu na przykład w pociągu, no różne takie po prostu praktyczne rozwiązania, ale myślę, że to teraz będzie też potrzebne, jak wrócić do tego kontaktu międzyludzkiego w takiej, a nie innej sytuacji, jak pomóc osobom, które będą teraz w jakiś sposób pewnie przez dłuższy czas wykluczane, czyli osoby starsze, które będą miały na bank dużo ograniczeń teraz, tak? Po to, żeby gdzieś tam nie być zarażonymi. I to są takie może proste, ale chyba największe wyzwania, bo się okazało, że ten kontakt międzyludzki jest po prostu niezbędny, a nie mamy narzędzi. Rozmawiamy o technologiach haptycznych, ale nie mamy narzędzi nadal. Tak, ale bo to jest wszystko pieśń przyszłości. My się tak skupiliśmy na tym, co będzie, jak tak w wszystkich algorytmach, na tym, tak. Tak, a zapomnieliśmy o takich podstawowych rzeczach. To jest właśnie cały czas to, co się nam czkawką odbija. Jakby to taki... zbyt dużo zachłośnięcia, zapomnienie, jakby zapomnieliśmy o tym, co tu i teraz jest nam potrzebne, o tym momencie. Amen. Tak, no. Teraz też sobie pomyślałam, że właśnie patrzę na czat, jak tutaj osoby się tylko witają, ale jeśli właśnie macie jakieś pytania do dziewczyn, to teraz jest... Możemy przegadać. Tak, dobry czas, żeby te pytania zadać, więc śmiało piszcie. Jeśli macie jakieś konkretne, już widzę, że ktoś pisze, także jestem ciekawa też, jak projektanci, jakie mają podejście do tego, bo po tym pierwszym spotkaniu rzeczywiście dużo było głosów, miało się poczucie, że ludzie potrzebują tego, żebyśmy na naszym projektowym rynku rozmawiali, ale... To jak czekamy na pytania, to ja jeszcze mogę powiedzieć o jeszcze jeden temat na moje ukochane Digital Ecology. Moi drodzy. Odezwa do narodu. Słuchajcie, przenieśliśmy się wszyscy do digitalu i ja wiem też, że bardzo mocno nam skrzyczę, ale to też wynika po prostu z czystej troski i trochę będę może zmiękczać tę komunikację, ale chodzi o to, że przenieśliśmy się teraz wszyscy do sfery cyfrowej, do digitalu i bardzo mało z nas posiada jeszcze świadomość tego, że każda rzecz, każda czynność, film, który oglądasz na YouTubie, film, który oglądasz na Netflixie, post, który wrzucasz na Instagram, pozostawia za sobą również ślad węglowy. I te rzeczy, które wrzucamy w chmurę, one nie wpadają gdzieś w eter i nie są gdzieś zawieszone w atmosferze, tylko za tym stoi ogromna infrastruktura, która konsumuje ogromną ilość energii i pozostawia za sobą ten właśnie tak zwany digital carbon footprint. Więc do czego was chciałam trochę nawołać, do tego, żeby... również w kontekście digitalu. Ja wiem, że to jest teraz jedyna forma ucieczki, jedyna forma kontaktu, którą posiadamy, ale żeby również zacząć z tych narzędzi korzystać w sposób świadomy i odpowiedzialny. Możecie w pierwszej kolejności, moi drodzy, zamiast Google'a zainstalować sobie przeglądarkę, która się nazywa Ecosia, ecosia.org i ona jednocześnie też poprzez swoje wyszukiwania tam można sadzić drzewka. Więc ten ślad węglowy jest niwelowany. Jest taka, czy będziemy mogli później podrzucić jakieś linki do tej... Jasne. Super, to podrzucę wam też tak, link do takiej nakładki na... Ona akurat działa w przeglądarce Firefox. Możecie sobie sprawdzać, jak duży jest wasz ślad węglowy waszego...
zachowania w sieci. Sprawdzacie sobie dokładnie każda strona, ile generuje, ile konsumuje energii i jaki jest przez was pozostawiony ślad węglowy. Do tego jest też również strona, taka cała fundacja, która weryfikuje to, w jaki sposób są zasilane serwery, na których stron, z których korzystacie. I zachęcam was jednak do wyboru tych stron i serwisów, które korzystają z energii odnawialnej. I to bardzo łatwo można sobie również zainstalować taką przeglądarkę i sobie w czasie rzeczywistym z tym na bieżąco sprawdzać. I też jeszcze jedna rzecz, do której was bardzo mocno zachęcam, to utarło się coś takiego, że w internecie jak się coś wrzuci, to jest tam zawsze. Ale moi drodzy, w pewnym momencie to się staje śmieciem, więc zachęcam was też do momencie, kiedy macie teraz trochę może więcej czasu, do uporządkowania swojej chmury, do uporządkowania swoich starych postów na Facebooku i na Instagramie, bo one są cały czas gdzieś przechowywane, do tego jest potrzebna infrastruktura, do tego jest potrzebna energia, a jeszcze serwery chłodzone są wodą, więc jest jeszcze kolejny element waste'u, więc zachęcam was bardzo serdecznie, głośno do tego, żeby jednak korzystać świadomie z tego internetu. Jeżeli oglądacie filmy na YouTubie albo na Netflixie, to jednak zejście z tej jakości, chociaż ona już została na nas wymuszona, ale zejdźcie z niej, bo to naprawdę dużo konsumuje energii. Jakby sam streaming wideo i konsumowanie kontentu w formie wideo. I tu możemy też nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj, że na pewno większa jakby świadomość właśnie treści, które sobie dostarczamy. I, tak. pod względem takim czysto po prostu psychicznym, żeby zachować jakiś zdrowy umysł w tym, żeby tak, po prostu tak. cały czas się nie zasypywać informacjami, żeby je w jakiś sposób selekcjonować i wybierać te, które rzeczywiście mają dla nas wartość i ograniczać sobie też, obserwować siebie psychicznie, czy nie wpływa na nas to zbyt negatywnie w niektórych momentach, ale też właśnie uciekanie, to akurat mam wrażenie, że przede wszystkim na początku był taki pozytywny zwrot, że miałam poczucie, że znowu jakby wracamy do pytania się o zdanie ekspertów, naukowców, osób, które rzeczywiście są, jakby znają się na temacie, w przeciwieństwie do takiego właśnie tworzenia treści tak naprawdę dla tworzenia bez podstaw takich. Tak, to jest ogromny problem z mediami, dlatego też wspominałam wczoraj, że bardzo mi się podoba to, co Niemcy robią, zwracając się jednak do środowisk naukowych, do instytutów badawczych, zlecając badania i weryfikując po prostu. Sprawdzam. Tak. Sprawdzam, no to jest tak. Sprawdzam, po prostu sprawdzam i no. I może tak samo jak Asia nawołuje do sprawdzania. Tak, i do sprawdzania, i do ograniczenia, to tak samo może warto sprawdzić po prostu swoje media społecznościowe i zastanowić się, ile z tego, szczególnie w tym momencie, jest dla nas tej wartościowej treści i może przestać obserwować treści, które jakby niekoniecznie wnoszą coś tak. istotnego do naszego życia. Nie mówię, że to wszystko musi być istotne na takim naukowym poziomie. Myślę, że ta rozrywka też jest ważna. Myślę, że, no jasne, że, tak, że memy tak. w dzisiejszych czasach nam dają. Ogólnie make life harder. Tak, bo my też zapominamy o tym, że my tworzymy... problem jest taki, że my tworzymy tę przestrzeń cyfrową i wrzucamy tam po prostu wszystko, ale my zapominamy o tym, że to zatacza teraz koło i ta przestrzeń cyfrowa bezpośrednio zaczyna na nas wpływać. I to się robi bardzo niebezpieczne. Więc im szybciej zaczniemy właśnie ją tworzyć, nawet w jakichkolwiek ramach, w jakichkolwiek zasad, to tym szybciej to będzie dla nas dobre. No, więc, bo wszystko, co wyrzucamy z siebie później, jest wykorzystywane przeciwko nam. Więc... Więc to jest takie błędne koło. Mm-hmm. Super, że o tym mówisz, Asia, bo tak naprawdę nie wiem, to jest temat, który w ogóle się nie pojawia. Mam wrażenie, że zupełnie w
problem wynikający nie z ignorancji, a z braku... Z braku wiedzy, tak, bo no, gdzie ty miałabyś się nauczyć tego, jak korzystać z technologii? Przecież jakby te wszystkie duże technologiczne firmy wrzucając nam rozwiązania, oni zakładają, że my się do nich dostosujemy. Tam nie ma edukacji, tam nie ma jakby, nie ma niczego. Jakby większość ludzi korzysta ze smartfona w sposób całkowicie nieświadomy. Nie wie, że może zmniejszyć ilość danych, które tam są przesyłane, nie wie, że może włączyć tryb ciemny. O, moi drodzy, proszę jeszcze włączyć tryb ciemny na swoim telefonie, ponieważ też przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii. Bo te wszystkie piksele, które macie na telefonie, one jak są białe, to są podświetlane, a jak są czarne, to są po prostu wyświetlane, więc to też jest kwestia po prostu dbania o wasz telefon. I gdzie myśmy mieli tego nauczyć? No, Asia też spisała parę jeszcze więcej innych tych zasad i opublikowałyśmy to u nas na stronie, więc też odsyłamy, jeśli ktoś chce sobie przeczytać. A linki, o których też wspominałaś, to wszystko dodamy. Jeśli też macie jakieś, nie wiem, jakieś fajne źródła czy lektury, które chcielibyście polecić, to jak najbardziej też możemy to dodać potem na stronie wydarzenia. W międzyczasie się jakieś pytania pojawiły. Od Justyny Turek pyta... Agnieszki. Co z wrażliwością w projektowaniu? Mówiłaś ciekawie o sygnowaniu projektów jednym nazwiskiem dużego projektanta. Czy jest miejsce na wrażliwość w projektowaniu według ciebie? Absolutnie. Znaczy myślę, że to jest, nie wiem jak to się łączy, ten wątek łączy się z tymi nazwiskami projektantów. Szczerze mówiąc, nie do końca zrozumiałam, więc może się odniosę się do wrażliwości. Moim zdaniem wrażliwość jest supermocą i mam problem z tym, że u nas w kulturze traktuje się wrażliwość czasami jako słabość, bo czujemy za dużo. Natomiast no myślę, że Justyna z Change Pilots jest świetnym przykładem osoby, która też kieruje się wrażliwością. Sama ostatnio w ogóle ćwiczę z Justyną, ponieważ odpaliła projekt Modern Rituals. Jeżeli nie znacie, to zachęcam. Justyna tam prowadzi poranki z jogą, wspólne medytacje, też jest projektantką, więc to jest też świetny przykład tego, jak można łączyć różne kompetencje, różne zainteresowania, różne dziedziny. Myślę, że wrażliwość tutaj będzie absolutnie kluczowa. Nie chciałabym jej przyrównywać do empatii, natomiast no, z mojej perspektywy wrażliwość jest po prostu supermocą, jest takim barometrem. Czujemy po prostu więcej i dzięki temu możemy szybciej też reagować, bardziej subtelnie też na pewne zmiany. Mhm. Niekoniecznie wdrażając jakieś ogromne procesy, ale czasami zmieniając drobne kwestie po to, żeby komuś coś ułatwić, więc natomiast nie wiem, jak się odnieść, szczerze mówiąc, do tych projektantów jednostek. Też nie wiem. Może Justyna może napisać coś więcej. No właśnie, też Justyna napisała tak naprawdę na początku, żebym tutaj nie problem z wymówieniem vulnerability, to znaczy właśnie jest ta różnica pomiędzy, mam wrażenie, wrażliwością, a tym byciem vulnerable, czyli takim, takim jakby odkrytym, otwartym na przyjmowanie emocji cudzych i na okazywanie własnych, a właśnie w języku polskim ta wrażliwość często jest, ma takie negatywne konotacje. No nie ma dobrego tłumaczenia vulnerability. No to jest super moc, no, otwierając się, ale to jest ta miłość, o której rozmawiałyśmy wcześniej. No, otwierając się, no, narażasz się na cios, ale z drugiej strony otwierasz się na coś więcej. I no, dla mnie to jest niezbędne tak naprawdę w projektowaniu, bo jeżeli nie chcesz się otworzyć, no to nie jesteś w stanie dać wszystkiego. No. Zawsze będziesz budować jakieś bariery. A to polega na przekraczaniu tych barier, tak? Żeby zrozumieć też drugą osobę. Tak, no i własnych też. No, o tym... no i to jest jednak energia, która płynie z jednej i z drugiej strony. Jak dwie osoby się zamkną, no to nie ma przepływu. Jak dwie osoby się otworzą, oczywiście mogą się zranić, ale mogą też sobie dać dużo więcej. I dlatego absolutnie to jest kluczowe w projektowaniu. Mhm.
No myślę, że też dlatego. Ryzyko zawodowe. Ryzyko, ale absolutnie. Jakbym miała też powiedzieć o osobach, które cenię za takie podejście, to właśnie taką osobą będzie Justyna, która zadała to pytanie. No właśnie myślę też, że ta popularność tych TEDów, tutaj Brené Brown, która właśnie dokładnie o tym mówi, wskazuje tylko na to, jak bardzo sami też jesteśmy, boimy się tego, ale też bardzo tego potrzebujemy i jesteśmy spragnieni takiego podejścia, mam wrażenie. Tak, tak, tak. No i to już jest praca własna też, nie? Mm-hmm. Można pracować w grupie, ale to jest gdzieś tam praca własna z własnymi demonami, z własnymi ograniczeniami, praca z tym, jak zostaliśmy wychowani. No, nie wiem, czy to jest... Znaczy myślę, że to w sumie jest temat też na tą rozmowę. No, bo myślę, że ta przyszłość powinna być vulnerable, żeby była lepsza. No ale na to musimy się otworzyć. No. To jest duże wyzwanie. No, ja sama nad tym pracuję. I ain't easy. No. Zerknę tutaj tylko teraz jeszcze na jakieś inne kwestie, które piszą ludzie. Ja mogę to powiedzieć Damianowi, kto w ogóle jeszcze używa jasnego trybu? Moi starzy. I cały czas próbuję po prostu przeewangelizować. To jest największa zmiana, którą po prostu można wprowadzać właśnie w najbliższym otoczeniu. Z rodzicami, z osobami, które są najbardziej oporne na zmiany. Więc... No tutaj też Damian wcześniej pisał. No, ale to chyba sam do siebie. No właśnie tak nie rozumiem. Nie do mnie. Nie, do mnie, okej. Okay. Jednak myślę sobie, że dopóki projektant obserwuje i jest wyczulony, jest wyczulony na wrażliwość userów, to sama jego empatia stanowi potwierdzenie miejsca wrażliwości w projektowaniu. No tak, czyli wrażliwość tak. na użytkowników. Tutaj jeszcze też dyskusja pomiędzy osobami się... Możecie też otworzyć sobie ten czat i popatrzeć. No właśnie, tutaj, własne ego, tutaj. To jest super. To jest ego trip, to jest coś, co sprowadza nas na bardzo złą drogę i tak. Tylko tu się urwało tutaj, chyba coś. Wymiana... Tak, wcześniej Łukasz pisze, że jestem w momencie budowania kolektywu freelancerskiego. Widzimy to dobitnie, że faktycznie wielkie biuro i infrastruktura nie jest wcale konieczna i wszystko możemy zrobić online. Planujemy się zajmować między innymi e-commerce'em w kontekście konieczności przenoszenia update'ujących biznesów w świat digital, na co moglibyśmy zwrócić uwagę w kontekście odpowiedzialności ekologicznej, nowej ideowości, budowania nowej zrównoważonej rzeczywistości w kontekście nowej generacji sklepów online. Ja bym przede wszystkim zasilała je zieloną energią i nie projektowała takich patternów, które po prostu cię zmuszają do kupowania, gdzie masz infinite scroll, gdzie masz po prostu remarketing i wszystko jest nabuzowane, tylko rzeczywiście skupiła się na po prostu tej wartości, którą niosą te biznesy, które chcesz przenosić do świata online, ale też trzeba pamiętać, że im bardziej polegamy na technologii, tym bardziej jesteśmy od niej zależni, więc jednak, żeby został zachowany ten balans pomiędzy światem fizycznym a technologią, żeby jednak to był jeden z kanałów takiego sklepu, przedsięwzięcia, a nie tylko podstawowe, bo jak coś za bardzo na czymś polegasz, to stajesz się trochę też tego niewolnikiem. I dać taką swobodę, ale to jest super koncept właśnie. No i myśleć o tym, żeby też ten sama forma tego portalu też była równoważona. Aga, masz coś tutaj? Jakieś tak rady? Przyglądam. A jakieś rady w kontekście tego e-commerce'u, na co zwrócić uwagę, budując taką nową, jak to jest, nowa generacja sklepów online? Jak ty to widzisz? Aga? Czytam jeszcze. Aha. Ja procesuję. Wiem, właśnie bardzo trudno się skupić równocześnie na rozmowie. Tak, rozmawiając. Też raczej zawsze lubię się zastanowić, zanim odpowiem. Tak. Jeszcze... Myślę, że w ogóle w projektowaniu zawsze warto się zastanowić, czy to jest potrzebne. Jeżeli tak, to komu? I być może są
nie wiem, jakieś grupy, które są wykluczone i na przykład dla których to może być jedyne źródło, nie wiem, zakupu produktów. Mhm. Też tutaj no, zastanawiałabym się nad... Mhm. Mów, tak, tak, przepraszam. Nad tą realną potrzebą. Mhm. No jeżeli chodzi tutaj o te kwestie ekologiczne, to na pewno Asia jest tutaj najlepszym źródłem informacji. Nie ja. Natomiast no mówię, jaki jest charakter tego sklepu, bo można to zrobić pewnie bardziej sustainable niż mniej, ale pytanie po co tworzyć znowu kolejny byt e-commerce, co on ma zmienić? Mhm. Ja może jeszcze ktoś coś napisze więcej na ten temat, żeby mogła się do tego jakoś odnieść, bo to jest jakieś skrawki. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakieś też nie poleganie na manipulacji użytkownikami, bo mam wrażenie, że nawet bardziej świadomi użytkownicy nadal ulegają tym wszystkim efektom, które jakby się dzieją i są jakby na nas te kampanie marketingowe i tak dalej. No właśnie, jakby tworzenie potrzeb, o których sobie nie zdawaliśmy sprawy, że mamy. To znaczy chyba to nie były potrzeby, tylko sztucznie wykreowane potrzeby, więc może właśnie skupienie się na tym, żeby nie sztucznie kreować potrzeb, a skupić się na tym, żeby rzeczywiście może dostosowywać produkty do istniejących potrzeb, które są, więc może bardziej odnieść, jakby spróbować mieć większy kontakt z użytkownikami, może Tak, no przecież cały UX na tym stoi, ale, no właśnie. Ale to wszystko zostało bardzo spłaszczone. No. Widzę, że Justyna jeszcze coś napisała. Tak, Justyna napisała. Też w temacie jeszcze chciałam tutaj poruszyć, bo tutaj wcześniejsze było pytanie Mariny, która dopiero jest jeszcze studentką i myśli o przyszłości, o byciu projektantką. Zajmuje się szkłem, ale myślę o projektowaniu opartym na recyklingu. Chodzi przede wszystkim o nieprodukowanie nowych produktów, tylko o dawanie życia już powstałym. Co uważacie na ten temat? No myślę, że rzeczywiście... Jeden słuszny kierunek. Naprawdę. Nie eksploatowanie surowców, które... nie wyciąganie nowych surowców, tylko wykorzystywanie tego, co już było. I zamykanie tego, najlepiej zamykanie tego w cyklu. Mhm. Jeszcze. Tak, albo w ogóle korzystanie z tego, co już jest, bo znowu to jest kreowanie nowego produktu. Na ile kolejny produkt znowu jest potrzebny. Mhm. Na ile można użyć już tego, który jest. No to jest dużo też dylematów moralnych. Sama je mam. No na co dzień. Właśnie też w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy wczoraj, też postawienia właśnie na funkcję mniej niż na tą wartość estetyczną, z której też czerpiemy. Właśnie, ale pytanie, czy... Tak. Ale może też właśnie traktowanie przyjemności na poważnie, bo warto dawać sobie przyjemność, ale podchodzić do niej odpowiedzialnie, tak? Nie codziennie, nie 10 razy dziennie, sprawiając sobie non-stop przyjemności, a tu kawką na mieście, a tu ciasteczkiem, a tu, nie wiem, kiecko, a tu bucikiem i tak dalej. Wiadomo, to jest przyjemne, ale jakimś takim, nie wiem, po prostu też świadomym inwestowaniem w coś, co wiemy, że też przetrwa, albo wiemy, jak jest produkowane, wiemy, co dalej się może z tym wydarzyć na przykład. No to już są takie codzienne już decyzje nasze. Zmiana trochę tych znalezienie alternatywnych przyjemności może. Tak. Ale to, co pisze też tutaj Justyna o tych dużych projektantach, no to jest bardzo ciekawe, bo to jest problem, o którym rozmawiamy już od dłuższego czasu. Ten ego trip, o którym też Asia mówiła. To jest po prostu najtrudniej zrezygnować. No i na przykład właśnie, tak jak rozmawiałyśmy o tych różnicach pomiędzy różnymi dziedzinami projektowania, to odnoszę wrażenie, że pod tym względem projektowanie graficzne trochę tego problemu aż tak bardzo nie ma. Jak na przykład moda, wzornictwo czy architektura, to nawet widać po nazewnictwie na przykład studiów architektonicznych czy też dużych projektantów wzornictwa, którzy sygnują rzeczywiście swoim
nazwiskiem zawsze te swoje działalności. Wśród projektantów graficznych to się bardzo rzadko zdarza. Jest, mam wrażenie, że większe nastawienie na, no, na tą funkcję czasem. Wręcz jakby, może nie funkcję, ale rzeczywiście jakby bycie po prostu, nie wiem, jakby mniejsze rzeczywiście skupienie się na własnym ego i karmieniu i kreowaniu swojego nazwiska, to też się pojawia, ale mam wrażenie, że akurat tutaj o dziwo jest trochę mniej. Nie wiem, z czego to dokładnie wynika, ale nie wiem, czy też tak zaobserwowałeś. Wiesz co, na pewno ego i nazwisko jest narzędziem wyceny. Najprostszym, bo tak jak Asia mówiła, ciężko jest wycenić swoje działania, no bo non stop też kwestionujesz, wiadomo, swoje kompetencje, bo gdybyś tego nie robiła, to no to ciężko by było iść dalej, ale na pewno nasza kultura wspiera po prostu też budowanie ego. Mówię o ego, nie mówię o działaniach, mówię o nazwiskach, największe tytuły też prasowe. Kolekcja XX, tak? Projekt XX. Więc cała kultura jest tak naprawdę osadzona na ego, więc my jakoś naturalnie też to weszliśmy, że nie mówimy o działaniach, tylko mówimy o ludziach. Nawet nie o ludziach, o nazwiskach bardziej. No myślę, że to jest wyzwanie, bo to się łączy też z tą zmianą systemową, że będzie trzeba inaczej też mówić o tym. Wszystko będzie trzeba inaczej. Inaczej projektować, to jest takie kuszące, to jest takie cudowne, że to będzie takie nowe wszystko. Znaczy, jak zależy, jak my to zaprojektujemy, no, jak my to poprowadzimy. Ale jest to naprawdę cudowny moment na to, żeby to wszystko było nowe. I też jakie będziemy mieć do tego podejście, prawda? Bo tak jakby znowu wracając z naszych początków, które wynikły czysto z potrzeby, to powiem wam, że jakby już dawno... Jakby to tak do tego przywykłyśmy, że już tego nie wspominamy, ale na przykład właśnie otwartość branży naszej, znaczy naszej mówię, Paulina i ja kończyłyśmy projektowanie graficzne i jakby otwartość dzielenia się wiedzą była olbrzymia i momenty, kiedy ktoś widział w tym jakąś bardziej taką... nie wiem, nie widział po prostu wartości w dzieleniu się wiedzą osób... z osobami z podobnej branży, to były osoby troszeczkę z innych branż, mam wrażenie. A dla projektantów graficznych było absolutnie naturalne, żeby dzielić się tą wiedzą, bo sami po prostu działając wcześniej tego nie mieli i bardzo chcieli się tym podzielić i mam wrażenie, że to jest coś, co jest jakby też wspaniałe, mam wrażenie, w naszej branży, że ta chęć takiego dzielenia się nie widzę prawie nigdy jakiejś takiej skrytości, jeśli chodzi o proces projektowy. Może mamy trudność trochę z mówieniem o pieniądzach, ale jest naprawdę, mam wrażenie, że jest jakieś takie porozumienie pomiędzy studiami projektowymi i projektantami. Nie ma się poczucia takiej konkurencyjności, znaczy takiej konkurencji, budowania jakiejś takiej konkurencji i patrzenia, kto co zrobił. Jakieś jest duże wsparcie i fantastycznie, jeśli to będzie jakby dalej w takim kierunku się rozwijać i mam wrażenie, że pod tym względem to właśnie branża projektowania graficznego może być jakimś, może wzorem to duże słowo, ale właśnie pod tym względem uważam, że jest to fajniejsze podejście niż takie skupianie się na nazwiskach. No, ja prawie że naprawdę na palcach jednej ręki mam wrażenie, że można policzyć projektantów graficznych takich robiących naprawdę duże projekty. No, ilustratorzy to wiadomo jakby swoimi nazwiskami, działają pod nazwiskami, ale jeśli chodzi o takie duże projekty brandingowe czy komunikację, jakąś informację wizualną, zupełnie jakby nie ma czegoś takiego, że podpisujemy się swoim nazwiskiem. Rzadko kto tak robi. Jest większa właśnie kolektywność i mam wrażenie, że właśnie umacnianie i budowanie tych takich właśnie zespołowej pracy to jest coś, nad czym powinniśmy się skupić. Tak, i jest to szczególnie trudne, kiedy jesteśmy tak daleko od siebie i każdy w swoim domu, ale właśnie myślę, że na tym warto by się skupić. No myślę, że też duża współpraca w ogóle z nauką, czego nie ma. Ja sama otarłam się o ten problem, też robiąc swój doktorat,
bo bazowałam na zupełnie innej dziedzinie niż projektowa. Okazało się, że bariera jest ogromna. Nie można złapać wspólnego języka. Nie ma narzędzi w ogóle, żeby wypracować jakiś wspólny język, więc trzeba jakimiś kanałami, podziemiami dochodzić do różnych badań naukowych, które są niedostępne To też jest dla projektantów. Tak, ostatnio próbowałam się zarejestrować na ResearchGate i tam trzeba po prostu tak, ścieżka z rejestracji, to jest chamskie. To jest chamskie, że jakby źródło pracy naukowców, jakby coś, co oni odkrywają, jest tak bardzo mocno udostępnione dla jednego. Tam jest hajsik, tak. Tam jest hajsik, za to się płaci. No tak, ale no jakby hajsik, zawsze chodzi o pieniądze, jakby to też no mnie... No właśnie nie. Tak, dokładnie. Kiedy pracowałam z korporacjami, to już dzięki Bogu jest przyszłością. Mnie strasznie denerwowało to, że oni mają ogromne zasoby na badania, ogromne zasoby na robienie wielkich projektów badawczo-rozwojowych i ta wiedza, ona jest tylko zatrzymywana u nich w środku i jeszcze wykorzystywana do tego, żeby bardziej nami sterować i wytwarzać coraz to większe potrzeby, które są sztuczne, bo oni bardziej nas znają, poznają od środka. To jest po prostu, moim zdaniem, wielkie firmy i korporacje powinny mieć sprawny zakaz robienia badań, bo to jest czysta, jawna manipulacja. Więc jakby to otwarcie i takie właśnie dzielenie się tą wiedzą, szczególnie właśnie ze środowisk akademickich, powinno być jakąś taką podstawową praktyką. Nie rozumiem, czemu to jest aż tak bardzo, bardzo utrudnione. Bo są takie pieniądze. No tak, i u nas też nie ma jakiegoś takiego ekosystemu współpracy między uczelniami i to jest coś, nad czym na pewno ubolewam, ale nie tylko nad uczelniami, no już nawet odnosząc się do samych Akademii Sztuk Pięknych, relacje między wydziałami, nie wiem, malarstwa, rzeźby, a wydziałami projektowymi nigdy nie były dobre. Zawsze jest jakiś taki... jakaś taka niechęć, takie rozdzielenie. Brak zrozumienia, rozdzielenie, dokładnie, a metoda artystyczna też jest metodą badawczą, świetną i czasami być może lepszą niż klasyczna metoda projektowa rozwiązywania problemów i może to są właśnie czasy na wykorzystywanie takich mniej standardowych metod. Więc też bym zachęcała do takiego otwierania się, wiadomo, no nie jest to łatwe, to jest tak jak Asia mówi, droga przez mękę. I trzeba się postarać, no ale jeżeli już mamy tworzyć nową ziemię, no to róbmy to. Właśnie. No to może tym pięknym przekazem tworzenia nowej ziemi. Peace and love. Właśnie, bo nie ziemi, bo ziemia jest, tylko bardziej ziemia łatwa. Też prawda. No. Tak, nowej rzeczywistości, w której przyjdzie nam żyć. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę, naprawdę... Wspaniały przekaz. Mam nadzieję, że dotrze jak do jak największej liczby osób. Ta rozmowa, tak jak wspominałam, była nagrywana, więc udostępnimy ją na wydarzeniu i na naszej stronie na YouTubie. Więc spokojnie będzie można do niej... Oglądajcie ją w niskiej jakości. Niskiej jakości. Możecie nawet bez obrazu. A wszystkie właśnie przydatne informacje... zgromadzimy i byłoby też wspaniale, myślę sobie, też nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale jeśli byście były otwarte na podzielenie się właśnie jakimiś fajnymi książkami, linkami, po które warto sięgać w tych czasach, żeby trochę lepiej zrozumieć rzeczywistość, to też myślę, że będzie super wiedza dla naszych odbiorców. Jasne. Także dzięki wielkie i... Dzięki. Żegnamy. Dzięki i miłego dnia. Dzięki. Cześć. Cześć.